Hej! Niezły rzut jak na kucyka, który wiecznie chodzi z głową w chmurach. Myślisz? I wydaje ci się, że potrafisz rzucić lepiej? Jasne, że potrafię. A niech to dunder! Ha! Wygląda na to, że Pegas ma lepszego cela niż koń pociągowy. A może nie wiedziałaś, że masz rzucić jak najbliżej kółka? No dobrze, dobrze. Rzucamy jeszcze raz, Mondralo. Brawo, Rainbow. Nie wcelowałabyś nawet w drzwi stodoły. Tak, tak. Moja podkowa i tak jest bliżej kółka niż twoja. Spróbuj mnie pokonać. Jeha! Mamy mistrza! I tak właśnie to się robi tu u nas na farmie. Przegrałam. Nie załamuj się, Rainbow. Zabawa była fajna. Nie znoszę przegrywać. Przecież też jesteś świetna. A ja jeszcze lepsza. Zaczekaj, Applejack. Uważasz się za najlepszego sportowca w Ponyville? Raczej powiedziałabym w Equestrii, ale to by było nieco nieskromne. A ja myślę, że jestem lepsza. Więc sprawdźmy to. Sprawdźmy? Weźmiemy udział w konkursie żelaznego kucyka. To takie zawody w różnych dyscyplinach. Okaże się, która z nas jest najlepsza. Wiesz co, Rainbow? Wchodzę w to. Tfu! Mówiłyście, że jakie to zawody? Konkurs! Konkurs żelaznego kucyka! Ustaliłyśmy konkurencje, które pozwolą nam wyłonić... największego sportowca wśród kucyków! I wezwałyście mnie, bo... No właśnie. Co ona ma robić? Sędziować i spisywać wyniki. No tak. Koniecznie. Moje wyniki przejdą przecież do historii sportu. Witam wszystkich! Zaczynamy pierwsze starcie w tegorocznym konkursie żelaznego kucyka! Spike? Do kogo ta przemowa? Do nich! Zaczynamy igrzyska! Hurra! Do biegu, gotowi, start! Na krocelkę! Czas, Spike! 17 sekund! Naprawdę? Znaczy, że pobiłam swój zeszłoroczny rekord! Ale! 5 sekund doliczamy za karę, za potrącenie beczki! A niech to... Dobra, czyli 22 sekundy. Wstydu nie ma. Hej, nic się nie bój. Najważniejsza jest przecież zabawa. No śmigaj na start! Do biegu, gotowi, start! Woo! Przebiegłaś szybciej niż wiatr, Rainbow. Dzięki, ale pewnie cię nie pobiłam. Jaki tam mamy czas, Spike? 18 sekund! O! 18? Rainbow, czy ty przypadkiem jednak nie ćwiczyłaś na rodeo? Rainbow Dash wygrywa beczko slalom. O, nie wierzę, że wygrałam. Udało ci się, ale nie przyzwyczajaj się do tego. Szacunek, Rainbow Dash. Ale pokażę ci, jak to się naprawdę robi. Lata ćwiczeń w sadzie. Brawo! Czemu ja? Start! Auć. Gotowy na przejażdżkę? Nie! Start! Rainbow Dash wygrywa grzbiet o wstrząsy! A ja przegrywam. Jak ja się dałem na to namówić? Czy to się liczy? Yeah!
idą łeb w łeb, 5-5. Do kogo znowu mówisz? Do nich! 95, 96, 97, 98, 99 i 100 wreszcie! Trzymaj się, Applejack. Ue! Uwaga, dziewczyny, to ostatnia konkurencja. Dajcie z siebie wszystko. Coś mi się zdaje, że tym razem górą będzie koń pociągowy. To nie fair! Nie wolno ci używać skrzydeł. Oszukujesz! Nic nie rozumiem, gdzie wyraźnie mówisz. Powiedziałam... Wygrywam o włos! O wielki, gruby, koński włos! To ja jestem żelaznym kucykiem! Bo oszukiwałaś! Co? Ponad połowę konkurencji wygrałaś tylko dzięki skrzydłom! Ktoś tu nie umie przegrywać! Więc twierdzisz, że nie używałaś skrzydeł? Nie, nie mówię, ale nie słyszałam, że to jest zabronione. Myślałam, że to jest oczywiste, że gramy fair. Bez skrzydeł i tak bym przecież wygrała. Ha, sprawdźmy. Z chęcią. Jak? Jutro mamy doroczny wyścig liści. Zobaczymy, która będzie szybsza. Ha, śmizna łatwizna. Czekaj! Z jednym zastrzeżeniem. To ma być czysty bieg. Skrzydła zabronione. Bez skrzydeł? Ha! Bez kłopotu. Nie zatrzymuj się, spóźnimy się na wyścig. A co ty jesteś taki nim przejęty? To impreza dla kucyków. Wiem, ale chciałbym znów być prowadzącym. Słuchaj, panie i panowie kucyki, witam na dorocznym wyścigu liści! To ja, Pinkie Pie, wasza ulubiona podniebna prowadząca! Przykro mi, Spike, ta rola została już obsadzona. Każdy kucyk dobrze wie, że wyścig liści to bardzo ważna tradycja, bo bez niego jesienne liście w Equestrii nigdy by nie spadły! Proszę się przygotować! Wielką gonitwę zaczynamy za 5 minut! Przepraszam, przepraszam! Dajcie przejść żelaznemu kucykowi. Chyba żelaznemu pajacykowi. Jak tam, Applejack? Jesteś przygotowana na srebrny medal? Jestem przygotowana na czyste sportowe zagrania. Tak, tak. Nie wolno ci używać skrzydeł. Wygram ten bieg ze skrzydłami związanymi na grzbiecie. Spreparowana jak indyk. Oczywiście taki indyk, który nie lata. Bardzo śmieszne. Przynajmniej teraz mam pewność, że będzie sprawiedliwie. Uczestnicy! Proszę zająć pozycję! Pinkie Pie! Cześć, Spike! Jak leci? Nie, chwila! To ja latam! Tak, właśnie! Wiem, że to ty dziś prowadzisz tę imprezę i na pewno bardzo dobrze ci pójdzie, tylko zastanawiałem się, czy... co? Nieważne. Spike! Chciałbyś relacjonować bieg ze mną? Moglibyśmy świetnie współpracować! Myślisz? Wspinaj się! Twilight? A cóż ty tu robisz, Ulicha? Biorę udział! Dobry żart, Twilight! Nie żartuję! Co? Nie jesteś sportsmenką, tylko tym, no, kujonem. Nie jestem kujonem, jestem oczytana. Kujon. Ale czy ty w ogóle już kiedyś biegałaś? Otóż nie, ale sporo wiem o bieganiu. A wiedzę tę czerpiesz z... książek. Czytałam kilka na ten temat.
Jaki tytuł? Bieganie, przewodnik dla kujonów? W rozgrzewce rozciągałaś mięśnie gałek ocznych? Mięśnie gałek. Śmiej się, jeśli masz taką potrzebę, ale wyścig liści to tradycja tego miasteczka. A skoro przybyłam tu się uczyć, uznałam, że i w tym powinnam wziąć udział. Super pomysł, Twilight. Powodzenia. Do zobaczenia na linii mety jutro. Uwaga, kucyki! Czy jesteście gotowe? Do biegu! I ruszymy! Witamy Państwa na tegorocznym wyścigu liści! Wiesz, Spike, że mimo nazwy tej imprezy, to nie liście biorą udział w biegu? Nie, to zadanie naszych dzielnych kucyków! Tak, oczywiście bieg kucyków powoduje, że liście opadają z drzew! Och, liście są strasznie rozleniwione! Lecz w tym roku nie chodzi wyłącznie o liście. Równie ważna jest rozgrywka między dzisiejszymi faworytkami Applejack i Rainbow Dash. Wiesz, Pinki, dla tych dwóch zawodniczek to bardzo ważny bieg, bowiem rozstrzygnie się, która jest lepszym sportowcem. Tak, a bowiem rymuje się ze szczawiem. Co? Bardzo lubię szczaw, jem go za dużo, nie oczekuję braw ani żadnych sław. Więc nie chcesz szczawiu? Nie, dzięki! Jestem po śniadaniu! Zobaczymy, co u faworytek! Applejack i Rainbow Dash! Równo wyskoczyli i jak dotąd nie odstępują się nawet na krok! Chwila, co się dzieje? Applejack zrobiła pierwszy krok, wyprzedza rywalkę o długość szyi! Rainbow Dash oczywiście jest gotowa odpowiedzieć! Teraz ona minimalnie wysuwa się naprzód! 3/4 szyi! Nie, około 63,7% długości szyi! Tak mniej więcej! Applejack nie zostaje w tyle! Jakaż siła drzemie w tych muskularnych, farmerskich nogach! Nie tak łatwo bez skrzydeł, prawda? Dawaj, Rainbow, pokaż, na co cię stać! Oho! Wstrzymaj konie, Pinki! Rainbow Dash przyspieszyła i znów się zrównała z Applejack! Co za niespodzianka! Myślałam, że Applejack ma wygraną w kieszeni! Nie myślałaś chyba, że tak łatwo dam ci wygrać? Wow! Niesamowite. Prawda? Pięknie wyglądają te liście. Nie mówię o scenerii, Twilight. Rainbow Dash zagrała nieczysto. Wcale nie. Oczywiście, że tak. Wcale nie. Gdybyś trochę zwolniła i rozejrzała się, tak jak ja, zobaczyłabyś, że potknęłaś się o kamień. Co? A, niech to. Uch, strasznie teraz będę musiała pędzić, żeby ją dogonić. Patrz pod nogi! Do zobaczenia na mecie! O czym nie wiesz? Mimo sporej straty, Applejack znów jest w samej czołówce! Czołówka biegnących! Biegnąca drożdżówka nadziana szczawiem! Chwila! Skąd Applejack miałaby drożdżówkę ze szczawiem? Bardzo trudno je dostać! No tak, ale wracajmy do gonitwy! Nie tak prędko, Applejack! Ten wyścig jeszcze się nie skończył! Dla ciebie owszem! A, coś podobnego. Applejack zagrała nieczysto. Czy wy nigdy nie patrzycie pod nogi? Potknęłaś się o pień, widzisz? Ta, widzę. Widzę tu wielkie oszustwo i tyle. Rainbow, Applejack nigdy by tego nie zrobiła. To był tylko wypadek. Tak, na pewno. To znaczy, tak, tak, na pewno. Pamiętaj, Rainbow, że to tylko zabawa. Zabawa, ale zasady uległy zmianie. Mogę się do nich dostosować. Witam ponownie mieszkańców Bonneville! To ja, Pinkie Pie! I Spike! Rainbow właśnie znów nadrobiła straty! Nie mam pewności, czy nadrabianie liczy się tu najbardziej. Ja na przykład jestem mistrzem w nadrabianiu miną. Szczególnie kiedy mam udawać, że lubię jeść musztardę. A ty, Spike? Ja wolę korniszony. A Applejack też dała się zrobić na kwaśno! Rainbow Dash znów ją wyprzedza! No i proszę, bez skrzydeł! Uczestniczki gonitwy wbiegają do nas Whitetail! Rainbow na prowadzenie! Ej, Rainbow! O, to
to żmija jedna. Zrobiła to specjalnie. Nie daruję. Ładnie ją załatwiłam. Na razie. Lesie. Cześć, Rainbow. Nie powinnaś być w czołówce? I tak już wygrałam. Nie byłabym taka pewna. Wszyscy cię minęli. O, no tak, słusznie. Na razie. Applejack, a co ty tu robisz? Tutaj nawet nie ma drzew. Skręciłam zgodnie z drogowskazem. Rainbow, podrzućcie mnie. O, co to ma być? Latanie jest zabronione! Nie, skrzydła są zabronione. Muszę przyznać, Spike, że w całej historii wyścigu liści nie było jeszcze tak fascynującej rozgrywki! I tak ciekawego komentarza. A najciekawszy wcale nie jest sam bieg! Tylko przerwy w biegu! Wiem, że nie znam się na sporcie, ale czy w wyścigu liści nie powinno być więcej biegania? Wiesz co? Twilight ma rację. Myślisz? Tak. Jeśli chcesz mnie pokonać, to lepiej... Biegi! I ponownie! Rainbow Dash i Applejack! Łeb w łeb, no i szyja w szyję! Applejack wysuwa się na chwilę, a zaraz potem Rainbow i Applejack! I Rainbow Dash i Applejack! O nie! Nie zrobiła tego! O tak! Zrobiła! Przestań, co? Nie, sama przestań! To ty zaczęłaś! A teraz zamierzam dokończyć! O nie! Nie dasz rady! A właśnie, że dam! Super! Jestem wolna! Nie tak miało być! Applejack! To Rainbow Dash! To Applejack! To Rainbow Dash! Wygrałam! Nie! Ja wygrałam! Właśnie, że ja! Remis! Remis? Na pierwszym? Na ostatnim! Słucham? Więc kto wygrał? Ty? No Scott, ale zajęłam 5. miejsce, a to chyba nieźle jak na mój pierwszy wyścig. Co? To w ogóle niemożliwe! Byłaś strasznie powolna, podziwiałaś widoki. Tak, właśnie. Przeczytałam, że najpierw lepiej oszczędzać siły, a pod koniec, kiedy reszta kucyków już ledwo biegła, pobiegłam sprintem do mety. Nie chce mi się wierzyć. Twilight przed nami? Tak się wygłupiałyście, że nie było to trudne. Masz rację, Twilight. Fatalnie się zachowywałyśmy. Nie była to postawa sportowa. Widzę, że nauczyłyście się czegoś ważnego. Księżniczka Celestia! Czym zasłużyłyśmy na ten zaszczyt? Jesień to moja ulubiona pora roku. Przyszłam zobaczyć wyścig liści. Przykro mi, że byłaś świadkiem naszego beznadziejnego zachowania. To zrozumiałe, Applejack.
Każdego czasem ponosi chęć wygrania za wszelką cenę. Dlatego musimy pamiętać, że ważniejsza od wszelkich konkursów jest przyjaźń. Święta racja, Twilight. Niestety, wy dwie bardziej byłyście zajęte nieczystymi zagraniami niż liśćmi. I pełno ich wciąż na wielu drzewach w całej Equestrii. Spokojna głowa. Zmówimy się i za moment nic na drzewach nie zostanie. Prawda, przyjaciółko? Przebiegniemy się znowu? Bardzo chętnie rozprostuję nogi.